Dużo mówi się o startupach i o tym, że mogą zmienić świat. Pamiętajmy jednak, że nie każdemu to się udaje. Szacuje się, że zaledwie 10% firm, które zaczynają działalność, mogą potem rozwinąć skrzydła. Widać zatem, że ryzyko jest wpisane w tworzenie nowego biznesu. Co więcej, firmy, które już odniosły sukces, mówią jasno, że nie udałoby im się, gdyby nie pomoc finansowa pozyskana na samym początku działalności. Form inwestowania jest wiele, ale dzisiaj skupimy się na programie Bridge Alpha od NCBR. Istotą Bridge Alpha jest przeniesienie ryzyka tworzenia nowych firm z kapitału prywatnego na kapitał publiczny. Dlaczego to ważne? Jasno to pokazuje przykład Doliny Krzemowej oraz izraelskiego Startup Nation. I o Dolinie Krzemowej słyszał chyba każdy, ale moim zdaniem to przykład izraelski jest znacznie ciekawszy, bo według magazynu The Economist to właśnie w Izraelu mamy najwięcej startupów technologicznych oraz funduszy venture capital w przeliczeniu na jednego obywatela. I jak widać, zarówno w przypadku Doliny Krzemowej, jak też w przypadku izraelskiego Startup Nation uzyskanie takiego wyniku było możliwe właśnie dzięki inteligentnej interwencji państwa. Podobny system funkcjonuje także w Polsce, m.in. za sprawą programu Bridge Alpha stworzonego przez NCBR. No i celem tego programu jest stworzenie zespołu funduszy Venture Capital, które będą inwestować zarówno środki prywatne, jak też publiczne w rozmaite innowacyjne projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dziś sprawdzimy, jak Bridge Alpha działa w praktyce. Spojrzymy na to zagadnienie z aż trzech perspektyw. Samego startupu, funduszy Venture Capital oraz samego NCBR. I to jest kolejny materiał z drugiej części cyklu Strefa Jutra, której partnerem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, największy ośrodek wsparcia innowacji w Polsce. Więc witam Was we Wrocławiu, konkretnie we Wrocławskim Parku Technologicznym i tutaj spojrzymy na perspektywę firmy Q&A Technology, która pozyskała finansowanie z funduszu Venture Capital Quarko. Firma Q&A Technology ma innowacyjny projekt na produkcję kropki kwantowej, którą na pewno kojarzycie z innych naszych materiałów. Nasza firma zajmuje się syntezą nanomateriałów półprzewodnikowych, w szczególności materiałów, które nazywamy kropkami kwantowymi ze względu na ich bardzo mały rozmiar, który jest rzędu 1/10000 średnicy włosa oraz sferyczny kształt. Materiały takie potrafią emitować światło, absorbować światło, ale także konwertować barwę jednego koloru światła na barwę innego koloru światła. My jako firma koncentrujemy się na rozwoju najtrudniejszego koloru do uzyskania w tej technologii, czyli kropek kwantowych emitujących światło niebieskie. Tutaj Państwo możecie zobaczyć taki przykładowy roztwór. I to, co jest bardzo ważne w tej naszej technologii, to jest to, że te półprzewodnikowe kropki mogą być wykonywane właśnie w formie takiej zawiesiny, co umożliwia ich drukowanie przy użyciu bardzo wielu metod drukowania, czyli pozwala na drukowanie półprzewodników, co otwiera ogromne możliwości aplikacyjne dla tego rodzaju materiałów. Kiedy myślę o kropce kwantowej, przede wszystkim kojarzą mi się telewizory, bo tam jest to pojęcie wykorzystywane, ale Wasza kropka kwantowa, jakie ma praktyczne zastosowanie? Naszym głównym rynkiem w chwili obecnej jest właśnie branża wyświetlaczy i branża oświetlenia LED-owego. I to są nasze dwa bieżące kierunki strategiczne. Natomiast kropki kwantowe ze względu na swoje niesamowite właściwości optyczne i także fizykochemiczne są testowane w bardzo różnych aplikacjach, od fotowoltaiki do medycyny i na biologii kończąc. W chwili obecnej niebieska kropka jest takim brakującym elementem do wykonania kolejnego kroku w branży wyświetlaczy i wprowadzenia na rynek przede wszystkim wyświetlaczy do rozszerzonej rzeczywistości, gdzie wyświetlacz musi być lekki, przeźroczysty, ale też musi się charakteryzować bardzo wysoką jasnością i kropki kwantowe mogą pozwolić na uzyskanie takiego rozwiązania i to jest nasz jakby kierunek docelowy, jeśli chodzi o ten pierwszy materiał, nad którym pracujemy. I kiedy szukaliście swojego funduszu Venture Capital, czym się kierowaliście? Jaki fundusz był Wam potrzebny? Szukaliśmy funduszu, który przede wszystkim będzie otwarty na tak wczesny etap rozwoju startupu, na jakim my byliśmy z kolegą, zaczynając naszą przygodę z biznesem. Większość funduszy raczej oczekuje sprzedaży, raczej nastawia się na ekspansję spółki, która jest ukształtowana, natomiast my chcieliśmy przetestować taki pomysł w bardzo wczesnej fazie jego rozwoju, wierząc, że w przypadku sukcesu to będzie technologia, która może rzeczywiście odbić się echem globalnie. Jeszcze jakie triki stosuje się być może, żeby bardziej podobać się inwestorom podczas właśnie pozyskiwania inwestowania? Krótko odpowiadając, nie stosuje się żadnych trików, tylko zachęcam merytoryczne, dobre przygotowanie i jak największą transparentność względem funduszu, bo to
wyjdzie na dobre jednej i drugiej stronie w dłuższej perspektywie czasu. A teraz zobaczmy, jak temat inwestycji wygląda z perspektywy instytucji, która przeznacza pieniądze na rozwój startupów. Tak naprawdę fundusze inwestycyjne różnią się od siebie przede wszystkim na poziomie polityki inwestycyjnej. No jest taka strategia inwestycyjna, która definiuje nam, skąd fundusz bierze pieniądze, w jakiej wysokości dokonuje inwestycji, w co tak naprawdę inwestuje, w jakie branże, w spółki i przedsięwzięcia, na jakim etapie rozwoju. Dobór właściwych kryteriów inwestycyjnych to wydaje mi się najtrudniejszy i też najważniejszy etap naszej pracy. Tutaj są bardzo duże różnice pomiędzy różnymi funduszami inwestycyjnymi. Każdy fundusz inwestycyjny kieruje się swoimi własnymi kryteriami inwestycyjnymi. Wszystkie fundusze patrzą na doświadczenie zespołu, który proponuje realizację takiego przedsięwzięcia. Każdy z zespołów patrzy, jak duży jest rynek, jaką potrzebę rynkową dany startup chce zaspokoić, jakie ma możliwości, zdolności do skalowania swojej sprzedaży w przyszłości. Oceniamy, czy dana firma, dany startup ma możliwość absorpcji kolejnych rund inwestycyjnych w przyszłości, a więc budowania wartości dodanej dla swoich inwestorów, dla swoich właścicieli, współwłaścicieli, lub też szybkiego osiągnięcia rentowności. Czy mieliście taką sytuację, że żałowaliście decyzji o dofinansowaniu jakiegoś pomysłu, jakiejś firmy? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jest takie powiedzenie, które sprawdza się ogólnie w życiu, również w branży inwestycyjnej, że analiza wsteczna zawsze skuteczna. Nigdy nie rozpatrywałem tego typu przedsięwzięć jakby z punktu widzenia samej decyzji inwestycyjnej. To jakby, mówiąc wprost, nie ma sensu się nad tym zastanawiać. 80% środków, jakie otrzymujecie od NCBR, pochodzi z funduszy europejskich. Reszta, wiadomo, jest od prywatnych inwestorów, ale tutaj pojawia się pytanie, czy tak duża ilość tych środków publicznych skłania do bardziej ryzykownych decyzji. My jako fundusz inwestycyjny, czy ogólnie fundusze inwestycyjne, bardzo często inwestują w przedsięwzięcia na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jest to bardzo charakterystyczna cecha dla właśnie funduszy venture capital, gdzie sięga się i kieruje się te inwestycje do spółek, które nie posiadają jeszcze zweryfikowanych, zwalidowanych modeli biznesowych i to ryzyko inwestycyjne jest ekstremalnie duże. Jeżeli jesteśmy w stanie w takim procesie inwestycyjnym wykorzystać kapitał publiczny, to jest to oczywiście forma zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, więc jest to jak najbardziej korzystne dla inwestorów prywatnych. Czy to pomaga zaakceptować większe ryzyko? Tak, to pomaga zaakceptować większe ryzyko na poziomie startupów. Ciekawą cechą funduszy inwestycyjnych działających, funkcjonujących w ekosystemie Bridge Alpha jest również to, że my inwestujemy w spółki, w startupy, które realizują w swoim modelu rozwojowym jakieś prace badawczo-rozwojowe. I z tego punktu widzenia obecność funduszy, środków publicznych w naszym budżecie inwestycyjnym jest kluczowe do tego, żeby w ogóle myśleć i kwalifikować i rozważać inwestycje w tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że bez udziału środków publicznych inwestycje w wiele z tych spółek byłyby po prostu niemożliwe. One mogłyby nie spełniać takich czysto rynkowych inwestycyjnych kryteriów inwestycyjnych oczekiwanych przez kapitał prywatny. Jesteśmy w miejscu nietuzinkowym, bo w biznesowym centrum Warszawy, konkretnie pod świeżo oddanym budynkiem Warsaw Tower, który jest najwyższy nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej. No i tutaj właśnie porozmawiamy o trzeciej stronie medalu. Wiem, że nietypowo, bo medal ma zazwyczaj dwie strony, ale ten ma trzy. Tą trzecią stroną jest perspektywa NCBR, którą zaraz poznamy. Nagrywając filmy o startupach, często słyszeliśmy o programie Bridge Alpha. Co to jest i w jaki sposób działa? Bridge Alpha jest programem, który ma już swoją historię. Jest to program, który funkcjonuje już od kilku lat. Jego zadaniem jest wsparcie funduszy, które inwestują pieniądze w grantobiorców. Wspieramy tych przedsiębiorców, którzy rozwijają gospodarkę, którzy są zainteresowani, zaangażowani w procesy pozwalające na rozwój projektów technologicznych.
No i właśnie, dlaczego NCBR zdecydował się na program typu Bridge Alpha zamiast bezpośrednio dotować startupy? No i co NCBR zyskuje na takim finansowaniu startupów? Są dwa powody. Jeden, powiedziałbym, jest czysto formalny. Wiąże się on z tym, że taka jest formuła zakreślona przez Unię Europejską, bo w pewnych warunkach formalnych się obracamy. Natomiast druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, wydaje mi się ona jeszcze bardziej istotna niż ta kwestia formalna, to, że dzięki zaangażowaniu funduszy, dzięki temu, że działamy pośrednio poprzez te fundusze, my nie tylko korzystamy z pieniędzy prywatnych w jakiejś mierze, prawda? Wiemy, że to jest 20%, pozostałe środki to nasze 80%, ale także poza tym zaangażowaniem finansowym ze strony funduszy mamy możliwość czerpać z ich wiedzy praktycznej, doświadczenia rynkowego. Uważamy, że skorzystanie z takiej możliwości, jaką dają fundusze, z ich właśnie doświadczenia, z tego, że wiedzą, co robią, są podmiotami z jakąś pozycją na rynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie wydać te środki publiczne jeszcze lepiej i osiągamy efekt synergiczny łączący nasze zaangażowanie finansowe w przeważającej mierze, bo jak powiedziałem, sięga ono 80%, ze znajomością rynku, doświadczeniem praktycznym, które łączymy z funduszami. No i właśnie dajecie wytyczne firmom, w jaki sposób mają spożytkować otrzymane pieniądze, czy mają zupełną dowolność? Nie dajemy takich wytycznych. Decyzje względem tego, jak wydawane są te pieniądze, pozostają w rękach funduszy. My tylko sprawujemy, jeśli tak mogę powiedzieć, dyskretny nadzór. I ile takich projektów okazuje się sukcesem, a ile no niestety porażką, bo i to zapewne się zdarza? Sukcesem okazuje się około 10%, co być może wyda się liczbą stosunkowo niedużą. Niemniej jednak proszę zauważyć, że projekty, w które my inwestujemy wespół z funduszami, są to projekty wysokiego ryzyka i to, że dane przedsięwzięcie się nie powiedzie, jest rzeczą bardzo prawdopodobną, powszechnie znaną. Wręcz powiedziałbym, że ten poziom 10% to jest całkiem dobra liczba, jesteśmy z tego zadowoleni. Przy tej okazji powiem jeszcze tyle, że samych grantobiorców, którzy skorzystali z naszej oferty, którzy uzyskali finansowanie poprzez fundusz czy fundusze, jest około 900, nawet więcej. I jakie są takie długofalowe efekty programu? Długofalowe efekty programu to możliwość rozwoju polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani rozwojem gospodarczym w obszarach, powiedziałbym, najbardziej newralgicznych dla gospodarki. Mówię tutaj przede wszystkim o nowych technologiach, choć nie tylko. Myślę, że tutaj ta skala, to spektrum, w zakresie którego odbywa się rozwój, jest całkiem duży i jest wiele pozytywów, które łączymy z tym programem. No i czy ten program będzie kontynuowany w nowej perspektywie Unii Europejskiej z nowych funduszy unijnych? Tak, jak najbardziej. Przy czym pochwalę się tym, że nowe rozdanie tego programu będzie jeszcze ciekawsze, jeśli chodzi o jego efekty makro, dlatego że postanowiliśmy postawić na te obszary gospodarki, te obszary nauki, które w tym momencie odgrywają jak największą rolę we współczesnym świecie, mając na uwadze współczesne wyzwania. Wydaje nam się, że dzięki temu lepiej trafimy w potrzeby społeczne, a przy tym, co jeszcze jest istotne, będziemy w stanie dać tym funduszom, z którymi będziemy współpracować w ramach tego nowego rozdania, jeszcze więcej pieniędzy, co naszym zdaniem pozwoli na to, żeby powstała możliwość realna zaspokojenia wszystkich potrzeb finansowych potrzebnych do tego, żeby całe to przedsięwzięcie miało rzeczywisty sens. Temat pieniędzy zawsze budzi duże zainteresowanie i mamy nadzieję, że dzięki naszemu filmowi udało Wam się poznać perspektywy właśnie funduszy z trzech różnych stron. Kto wie, być może dzięki obejrzeniu tego filmu także Wasz pomysł będzie miał większą szansę na otrzymanie funduszy oraz realizację. A jeżeli chcecie poznać więcej polskich innowacyjnych startupów, zapraszamy do innych materiałów z cyklu Strefa Jutra, powstałych we współpracy z NCBR. Zaręczam, że będziecie zadowoleni.